Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie i tak, możecie być zdziwieni, dlaczego to nie, że Rise, Son of Rome? Ano kurwa, dlatego, że ta gra tak bardzo boostuje mi ambicje, że nie mogłem się powstrzymać. Dzisiaj nagrywam dla was dwa odcinki Mordoru. Tak jest, dokładnie tak. Pracujemy dalej nad naznaczaniem wodzów, ponieważ tak bardzo mi to po prostu zboostowało ambicje, że to jest masakra. Może zajmijmy się tym kolegą. Naruk oczko, jakie są jego słabości na dobry porządek? Techniki bojowe i wybuchy. Kurwa mać, jest szermierzem? Nie jest szermierzem, no to jest jak to jest pewien plus. Tak czy siak, mam już pewien plan, jak to wszystko rozwiązać. Znowu tak, wiem, pewnie mi to wypomnicie pod komentarzami, ponieważ to oczywiście nagrywam jeden po drugim z tych odcinków, więc nie wiem. Pewnie mi wypomnijcie, że jestem kurwa chujowy, bo nie używam burzy Urfaela. Tak, zapominam o niej, przepraszam, nie miałem jej od początku gry. Używałem jej niewiele, dlatego też w sumie jakoś tak nie sugeruje się tą umiejętnością, kiedy jakoś mi nie wpada do głowy, że mogę jej użyć. Wybaczcie. Cholera, nie dam rady go tak zabić. Czy jak zrobię tak, to go naznaczę? Tak, naznaczę go. Jak miło. Dobra, porozmawiajmy z tym ziomkiem. Dotknął nas po ramieniu. Informacje o tym sobie wyciągnę, bo jakimś cudem znam jego tożsamość, a nie mam o nim informacji. No. No to wyjdziemy z menu. I zapierdalamy w sumie teraz, myślę, szybką podróżą w okolice naszego kolegi, którego mamy sobie zbrandować. No tak coś czułem, że nie będę mógł użyć szybkiej podróży, bo mnie tutaj napierdalają, dlatego zrobimy tak. Dlatego zrobimy też tak. No chodź tutaj, chodź. Naznacz. Aha, muszę przytrzymać. Przepraszam. Dobra, teraz mi chyba pozwoli na quick travela, nie? Tak coś czuję. No, szybka podróż. No by było trochę zbyt proste, gdybym mógł zrobić szybką podróż w środku walki z kimś, nie? No ale cóż. Ja bym się cieszył. Dobra, gdzie mam tego kolegę, którego mamy szukać? No, nie tutaj. Jak nie tutaj, no to kurwa gdzie? Będziemy musieli sobie troszeczkę chyba pochodzić dookoła i go poszukać. Niestety, nie jestem wielkim fanem tego, że muszę to robić, no ale cóż, trudno. Może obejdziemy tą skałę od drugiej strony, jakoś łatwiej nam się chyba będzie poruszało w tamtą stronę. A la la la. Tutaj jest jakiś kolega na dole. Siemanko. A to jeszcze niżej jest, no dobra. Mogę sobie w sumie zjechać tą lianą, nie? A to, żem kurwa zjechał. Siema. Ciebie też naznaczymy, czemu nie? Naznaczonych wspólników nigdy za mało. I nie będzie męczył niewolników, to też plus. Taki powiedzmy wewnętrzny plus. O, karagory tam się bawią, to może nie będę ja się bawił z nimi. Ty mnie nie masz kurwa prawa widzieć, wiesz? Spory ten teren, a ja go muszę jeszcze znaleźć. God damn it. Mam wrażenie, że te tereny, na których ja muszę tak powiedzmy... Czemu coś zrobiłem? Własnoręcznie poszukiwać wodza są trochę większe niż w tym pierwszym obszarze. Tutaj jakieś zabudowania są gdzieś w okolicy. Mam nadzieję, że za niedługi aż tak czas go gdzieś tutaj dostrzegę, nie? Jak na razie się frajer bombka pokazać nie chce. Może będzie gdzieś w tamtym budynku, w tamtą stronę. Czy to jest klatka? Tak, to jest klatka, to dobrze. Jakieś uruki mi tutaj coś gadają. Nie przejmuję się za bardzo. No gdzie on kurwa jest? No serio? Biegam i się rozglądam, a go nie ma. Ja cię kocham, a ty kurwa śpisz. O! Czy to on? Na rogoczko, dokładnie. To on. Legendarny kapitan. Nie wygląda zbyt legendarnie, no ale to już nic. Dobra, come on. Spróbujemy to tak sneaky fuckersko zrobić. Wejdę w te kurwa krzaczory? Nie dam rady. Cóż, trudno. Odporny atak z ukrycia. A, to skurwiel. No cóż, trudno. Ciekaw jestem, czy dam radę mu zrobić coś takiego. Nie dam rady, no. A może tak? Zdążę? A, zdążyłem, lol. A nie, nic mi nie zrobiłem. No to cóż, trudno. Zrobimy tobie tak. Na tobie zrobimy wytajmingowany atak. A ciebie będziemy próbowali ciągle naznaczać takim szybkim naznaczeniem. W końcu musi się to udać.
O, jeden kontra, druga kontra, trzecia kontra. Żadna kurwa nie zadziałała. No cóż. Trochę się rozpraszam w walce, próbując non-stop kurwa kogoś, wiecie, naznaczać i tak dalej. O, jak ładnie. Y? Dobra, po raz kolejny. W końcu cię kurwa naznaczę, ziomuś, i nic z tym nie będziesz mógł zrobić. Jeszcze zobaczymy. Kolejne naznaczenie w walce. W końcu mi się kurwa uda, taka jest prawda. O nie, nie to chciałem robić. Fucking shit. On teraz będzie bił tego kapitana, a to nie jest niestety mój cel. Dobra. O ty suko jedna, o ty suko jedna, no. Dobra, tu mamy podwójną kontrę. Spróbujemy cię naznaczyć. Jebnie mnie ktoś, no niestety mnie ktoś jebnął. Ale już nic nie mogę z tym zrobić. Dobra, wykończymy najpierw kolegów, myślę. Żeby oni mi tego kurwa warci, tego kapitana nie wykończyli najpierw. Aby trochę ssało pałę. O, mogę go naznaczyć. Nie oprze się jeszcze niestety. Ara, chodź tu kurwa. No, skontrowałem to, kurwa mać. Niesprawiedliwości jest w tym świecie wiele. Chodź tu. A już się chyba uda, nie? Tak, udało się, god fucking damn it, nareszcie. Och, no dobra, okej, czyli naznaczenie w walce działa na tych kapitanów, tylko po prostu muszą mieć naprawdę mało życia i tyle. No dobra, kolega jest w takim razie naznaczony. Mamy kolejnego tutaj pazia w armii. Dokładniej mówiąc, kurwa, pozwól mi się tutaj przeklikiwać. W armii tego gościa mamy zdominowanych już trzech gości. Ostatni jest w sumie niedaleko. Jeden naładowany strzał w głowę albo cios kończący wyprowadzony podczas jazdy wierzchem. Czegoś się boi? Nie, niestety niczego się nie boi. No oni tutaj na tej mapce rzadko niestety się czegoś boją. A szkoda, a szkoda. On jest gdzieś tutaj, nie? No cóż, zrobimy sobie szybką podróż zatem. To jest niestety taka mini twierdza. Tutaj nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Oznaczymy go sobie. Raszkowal, tak, Raszkowal. A potem trochę inne podejście do walki z Warchiefem będziemy mieli. Dobra. Gdzie ja cię tutaj dam radę wypaczyć? Może jesteś tutaj gdzieś niedaleko. Tam jest jakiś mój kolega. No dobra, niestety musimy zejść. Musimy się wybrać na małą przechadzkę. Mogę tobie też zrobić, kurwa, tak. Ojej, a jednak nie mogę. O, ja pierdolę, skąd was się tutaj, kurwa, tylu wzięło? Serio? Ja pierdolę, no kontruję jednego, a drugi mnie atakuje. Zapomniałem w sumie, że mogę tego mojego duszka użyć. Jej! Jedno uderzenie, dwa uderzenia. Finisher. Ja pierdolę, no co za sukinsyny po prostu. Naznaczenie! Udało się? Nie, nie do końca, ale to mogę skontrować. I już kogoś tu naznaczę. Serio? Się wpierdoliłem w walkę tutaj. Naznaczenie. Kolega starczą. Zawsze na propsie. Naznaczenie w walce. Jehehej! Już jest tylko jeden nienaznaczony. O dobra, ci są już moi, dobra. To się nie mam czym przejmować. Jedziemy i szukamy. To nie będzie ten. Czy to będzie ten? Raszkowal, tak, to on. No dobra, no to zasuwamy w takim razie w jego stronę. Podejdziemy sobie na razie oczywiście górą. Standardowa, najmądrzejsza taktyka, czyli przekraść się obok nich tak, żeby na razie przynajmniej mnie nikt nie widział. Tutaj pewnie ten łucznik, oczywiście oni wszyscy są, kurwa, nie wiem, Moody, szalone oki z Harry'ego Pottera, potrafi, kurwa, widzieć przez ściany and shit. Gdzie on tu, kurwa, u tej góry jest? Ciebie też sobie naznaczę, wiesz? Też sobie ciebie, kurwa, naznaczę, bo jestem taki zajebisty. Bong! A kurwa, zrobiłem sobie właśnie nową kawę i z przyzwyczajenia z poprzedniej chwyciłem normalnie, nie za ucho, ale bym se dojebał, uch! Jest gdzieś kolejny łucznik, tak, tam jest kolejny łucznik. No się przeniesiemy do niego. Chodź do mnie. Naznaczymy cię. Zrobimy... Ja pierdolę i znowu, kurwa, to samo. Naznaczyłem gościa
Czemu on musi tak nimi rzucać po tym, jak ich naznaczy? Się kurwa kłóci z tym, co ja robię. Zajebał go zaraz po naznaczeniu go. Mogłeś go kurwa talią zajebać od razu, byłby po problemie. Nie miałbyś, nie wiem, wyrzutów sumienia. Dobra, gdzie on kurwa jest? Gdzieś tam daleko. Jak ja tam mam do niego podejść? Tak się skurwiel ustawił. To jest jakaś jebitna arena, czy ki chuj. No, przeskoczmy sobie tutaj. I tutaj. Niestety tamten kolega i tak jest odporny na czy nie zaatakujemy go chyba z ukrycia. Może blokuje próby przeskoczenia nad nim, broń płonie zwiększając obrażenia i wpada w szał na widok graugów. No, póki nie ma napisanego, że można go natychmiastowo zabić atakiem z ukrycia, to niestety nadal mu nic nie zrobimy, więc... Co zrobisz? No nic kurwa nie zrobisz. Dobra, nadal spróbuję sobie tam jakoś po cichu do niego przejść. Nie wiem, jak bardzo mi się to uda. Podejdziemy tutaj. Ciekawe jestem, że po tych dachach dam radę tam poprzeskakiwać, nie zwracając na siebie uwagi tych ziomków, którzy są tutaj. Wątpię trochę. Dlatego zastosujemy inną taktykę. Skoro już wiem, że on jest tam, to podejdę go sobie po prostu od tej strony. Nie jest napisane, że jest odporny na ataki z ukrycia, więc myślę, że mogę założyć, że dam radę go tak naznaczyć z ukrycia. Oby. Byłoby miło. Na pewno się to nie uda z tej pozycji. Czy ja dam radę tutaj wejść na górę? Dam radę, oczywiście, taki jestem przez kurwysyn. Dobra. Jestem już tutaj. Niestety stąd nie dam rady nic zrobić. Ha, ma, 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 ma. Fajnie by było, gdy na przykład się bał, gdy płonie. Dobra. Ja pierdolę, kurwa mać, co się stało? Nie wierzę. Siema. Damy radę? No niestety nie damy rady, to musimy sobie z nim powalczyć. Kolega ma niestety tarczę, co boli. Cóż, najlepszą taktyką będzie chyba naznaczać tych kolegów. O chuj. Blokuje te. Czy on kurwa zadzwonił na ten alarm? Nie zadzwonił na szczęście, to dobrze. Blokuje próby przeskoczenia nad nim, to trochę jest się. To go trochę powinno podruchać. Nie dam rady go chyba chwycić, nie? Zdominuj. Nope, nie dam rady go chwycić. Mogę cały czas próbować, mówicie, strzelać... O, ja pierdolę! Zapomniałem, że jego się da zabić jednym naładowanym strzałem w głowę. Zapomniałem. Ups, przepraszam. Co ja teraz zrobię? No, kurwa, nic nie zrobię. Boże. No cóż, no, jestem za dobry po prostu. Nie o to mi chodziło, zabiłem go w sumie przez przypadek, ja chciałem go tylko trochę podruchać. Miał jedną mega dużą słabość, która jest dobra, jak się chce kogoś zabić, ja nie chciałem go koniecznie zabijać, ale to nic. Słuchajcie, w takim razie mamy tego gościa, który ma trzech paziów i każdy jest pod naszą kontrolą, zatem wybierzemy jednego pazia, myślę, że z jak największą potęgą, ten na pewno nie będzie ten, i zrobimy coś takiego, muszę go kurwa najpierw znaleźć, oznacz jako cel, gdzie on jest, zdominujemy go i wydamy mu pewien rozkaz. Wdamy mu rozkaz zdradzenia swojego Warchiefa. Ten rozkaz spowoduje, że... A zresztą sami niedługo zobaczycie. Może uda mi się nie wywołać kurwa alarmu, kiedy będę do niego biegł. Potrąciłem jakiegoś gościa, a który z nich tylko tak... O kurwa, słyszałeś? Ja pierdolę, coś mnie właśnie uderzyło. Nie, żebym stał zaraz obok, nie widziałem. Oni nie są mi podopieczni niestety, taka jest smutna prawda. Siema, ty jesteś ogólnie mój, więc daj się zdominować. Kurwa mać, no! Teraz muszę walczyć z jego kolegami, mimo iż oni sami... A, nieważne. Już teraz mogę... Wskakuję tam, nie? Walczę. Próbuję jego zdominować, a jego koledzy chcą mi przeszkodzić. Kiedy mi się nie uda... No to on sam będzie mi pomagał, nie? No dobra, ty jesteś paziem tego wodza. Więc poślemy cię na misję zdradzenia go. Walka o władzę. Upewnij się, że naznaczony przez ciebie kapitan odbali swojego pana. No dokładnie, dlatego idziemy. I tutaj na szczęście nie mamy żadnego ograniczenia. W takim sensie, że może mogę albo zabić tego kapitana, albo go tego Warchiefa. Albo go naznaczyć. Mam w sumie na szczęście dowolność, dlatego udamy się tam. Oni tam chyba dzwonią na alarm, ale to już chuj z tym. Karagory się mną zaraz zainteresują, to też trochę z się. Nie chciałbym mieć na karku teraz Karkagora, heh. O, skurwysyn. O Jezus Maria, dwa Karagory naraz? Nie, pierdolę to.
Właśnie tam na górę. One wlezą zaraz za mną, to jest najgorsze. Może zdążę któregoś kurwa najpierw przejąć? Ni chuja! Dziękuję kurwa, do widzenia. Spierdalam, kamienie mi muszą pomóc. Będę biegł przez kamienie. Ahaha, kamienie, lol. O, już mam combo 5. Dobra, czyżby przestały się... No dobra, jeden się mną przestał interesować chyba. Ale to za mało. Muszą się dwa mną przestać interesować. Tam jest Graug? Że taki wielki pasek życia mi się wyświetla? Nie, kurwa, to kolejne Karagory. Ja pierdolę, no. Może któregoś dosiądę, to wtedy będzie prościej. Tutaj jeden Karagor sobie się zatrzymał. W sumie najlepiej było takowego dosiąść, nie? Byłoby mi najprościej, ale nie będę miał chyba ku temu teraz okazji. Muszę spróbować przebiec, tak po prostu. Dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. O, jest już misja, to lajtowo. Odpalamy i robimy. Czas rozpierdolić tego Warchiefa. W takim razie. Poszło w miarę. Wydajesz przybocznemu rozkaz zamordowania jego pana. Jeśli mu się uda, zdobędzie potęgę i awansuje na wodza do pilnej, by naznaczony kapitan wygrał. Akceptuj. Dobra, to będzie trudna przeprawa. Robimy to. Yo, yo. Pszcz. A, to jest taka bardzo prosta, kurwa, walka? My boys and I decided that your time is over. Kogo ja mam zapierdolić? Tego ziomka mam zapierdolić. Zrobimy mu najpierw tak. Dobra, myślę, że nie będzie to aż takie trudne, szczerze mówiąc. On jest tu kurwa sam. Siema. Powalczymy sobie. Ej, no to będzie kurwa teraz turbo prosty, jeżeli on tu ma być sam. Naznaczenie w walce. I tak krok po kroczku, aż go nie zniszczymy. Będę go naznaczał, póki mi się to kurwa nie uda. Jeden, dwa i kolejne naznaczenie. I tak będziemy cały czas jechać. Aż mi się to kurwa nie uda. Raz, dwa i kolejne naznaczenie. Raz. O, już go mordujemy niestety. Lol. Zabić Dominuj. O, jak miło! Zdominuj oczywiście. No. Czy mogę wysłać pogróżkę, wydać rozkaz? Nie, przerwiemy to. Gość jest już i tak zdominowany. Jak miło. No. I zdrada w pełni udana. To było mega fajne. I 100 razy prostsze, kurwa. Na wezwanie. Co to jest to, kurwa, na wezwanie w takim razie? Trakor, zimna krew czeka na twoje rozkazy. Co, czyżbym ja... Aha, to bo to jest ten. Krakor, zimna krew czeka na rozkazy. No dobra. Ciekawy jestem, czy na przykład jak naśle tego, na tego, w ogóle to mogę temu kazać zdradzić tego. To będzie jeszcze prościej. Kurwa, jeszcze w tym odcinku wszystkich wodzów naznaczymy. No bo OP. A ten się na przykład gdzie chowa? Tam się chowa, o Jezu, no to ludzie, my w tym odcinku rozpierdolimy wszystko. A czekajcie, to spróbujmy... Muszę trochę do niego podejść, żeby mu wydać rozkaz, nie? Dobra, to spróbujemy. Pójdziemy sobie do niego w takim razie. Temu ziomkowi wydamy rozkaz zdradzenia innego chieftana. W ogóle mogę się tam jakoś przenieść? Mogę. Tutaj mamy szybką podróż. Będzie lepiej. Mam nadzieję, że ten gościu tam dalej będzie, nie? Że sobie nie poszedł na, kurwa, spacer czy coś. Dobra, jest niedaleko. Idziemy zatem. Karagor jest też niedaleko. Super. Spierdalać ode mnie. Spierdalać ode mnie, powiedziałem. Nie ma mnie tu już. Won. A co to w ogóle, kurwa, jest na wezwanie? Legendarny wódz? No dobra, akceptuj, ale co to, kurwa, oznacza, że czeka na moje rozkazy? No ja wiem, ale co ja mam z nim teraz, kurwa, zrobić? Co, ja go sobie tu przyzwałem tylko, żeby móc mu wydać rozkaz, czy co? I don't get it. No tak, chyba go sobie, kurwa, przyzwałem tylko. Tak to wygląda. To on? Nie, to nie on, lol. Gdzie jest, kurwa, ten... Wyjebałem go na ziemię, lol. Chodź tutaj. Pogadamy. No, to wydamy mu teraz rozkaz, że idziemy normalnie... Mogę na przykład wydać rozkaz zamieszki? Lol. Fajne. Dobra, wydamy mu rozkaz zajebania tego ziomka. Nie dość, że będę miał chyba i mojego...
I kurwa, jego przybocznych, to jeszcze przyboczny tego, na którego idę, jest pod moją kontrolą. Więc it's all going to be so fine. Niech mi się tylko znaczek misji zmieni. Jakie kurwa zamieszki? Aha, to są po prostu zamieszki, tak się ta misja nazywa. Dobra, szybka podróż i jedziemy. Sikać mi się chce strasznie. Ale strasznie mi się też chce siekać przeciwników. Zaraz będzie jeszcze więcej naznaczonych. Idziemy robić rozpierdol. Bąk. Przymusiłeś wodza, by wezwał do walki jednego ze swoich rywali. Stanęli za nim jego poplecznicy i wybuchy zamieszki. Ktokolwiek pierwszy ucieknie bądź zginie, przegra. Zwycięzcy zdobędą potęgę. Spraw, by naznaczony przez ciebie wódz zwyciężył w zamieszkach. Nie ma sprawy. Muszę tylko obczaić, co ten drugi wódz, jakie ma słabości, bo w sumie to zapomniałem tego zrobić. Patrzcie, kurwa, tam wszędzie moi. On i jego chyba przyboczni. Czekajcie, obczajmy to. Ranić wybuchy i ataki z dystansu, co? Jest szermierzem? Jest niestety szermierzem. No to jedziemy go, kurwa, atakami w głowę. Jak nie fajnie, kurwa, wyginał do tyłu cały czas. Czy on, kurwa, chciał czymś we mnie rzucić, czy mi się tylko wydawało? Żeby go nie zajebali inni za szybko, nie? Panowie, kurwa, panowie. Nie, nie zabijajcie go. A zresztą, kurwa, mogą go i zabić. O, to była rzeźnia. Jedna, kurwa, wielka rzeźnia. Aha, i teraz inni się napierdalają, czy... Nie, nawet, że nie. Lol. To co się teraz stanie w takim razie? No dobra, zajebali się. Ten padł. On odniósł sukces. Aha, i teraz paś tego wchodzi na jego miejsce. Ale jego paś jest moim paziem! Już mam czterech naznaczonych wodzów. How fucking awesome is that? To było, kurwa, piękne! Ja momentalnie robię jeszcze jedną, kurwa, rzecz. Gdzie jest ten mój wódz? Patrzcie, ile niebieskich, jak fajnie. Tutaj? Siema, chodź. Mam dla ciebie kolejny rozkaz. Idziemy na ostatniego wodza i mam wyjebane na wszystko. Będzie najszybsza i najlepsza opcja. Zamieszki. Ten wygląda, kurwa, kozacko. Zaczyna się bać, gdy płonie, można go zranić technikami bojowymi. Coś się wymyśli. No to co? Gdzie mamy znacznik nowej misji? Zamieszki odblokowano. Lo. Gdzie te, kurwa, zamieszki? Tutaj? Zamieszki. No dobra, spoko. Się przeniesiemy tutaj. I czas rozpierdolić ostatniego szefa. Będzie naznaczony, będzie nasz. Perfekto, gdzie te zamieszki? Chyba w tą stronę muszę się udać. Siema! Jak miło, ten spłonie czy nie spłonie? Mogę mu pomóc. Jeszcze żyjesz? Szkoda mi cię. No chodź, no chodź. Ojej! A cię naznaczę, bo mogę. Dobra. Chęć wysikania się nie pokona mojej chęci pokonania. Znaczy pokonania wodza. Dlatego lecimy od razu. Mam już tak, kurwa, dużą część tej armii Saurona pod moją dyktandem. Dziękuję ci, chuj, dziaz... A dobra, mogę tu wejść po skalę, to dobrze. Dziękuję ci, Amer, za poradę. Wiem, że tego nie oglądasz, bo jestem chujowy, ale... Walki wodzów są OP. Jak miło. Ma niestety jednego przybocznego przy sobie, no ale cóż. Szczerze, myślę, że nawet nie muszę w ogóle wdawać się w tą walkę. O, niewrażliwy na ataki z dystansu, to słabiej. O, jeden jego paź jest mój. To już dobrze wiedzieć. Co panowie, no kurwa, wpadamy tutaj, nie? Jeden. Dwa. Trzy! Killfest, kurwa, killfest! Jeszcze raz! I jeszcze, kurwa, raz! I jeszcze, kurwa, raz! I jeszcze, kurwa, raz! Woo! To było za proste.
Za kurwa proste. Ty, pytanie, kto teraz wejdzie na jego miejsce? No i mityczna runa też fajny plus. No dobra, kto wlezie na jego miejsce? Bo miał dwóch podopiecznych, tylko czy mój podopieczny wejdzie, czy jego podopieczny wejdzie? Czy on miał... No oczywiście, że mój podopieczny, proszę bardzo. W takim razie mam teraz wszystkich wodzów naznaczonych przeze mnie. Sweet. Ktoś tu ze mną będzie walczył? Nie, chyba nie. Chyba nawet kurwa nie próbują. Kolejna mityczna runa do miecza, OP. Strzelfie strzały przy zabójstwie gradem ciosów, też spoko. Patrzcie, jaka ładna armia tutaj mi idzie. Sweet. Co to za misja mi tutaj się jeszcze odblokowała? Po pytaniu Marweny przez Sarumana Litriela potrzebuje twojej pomocy w znalezieniu mikstury wyleczenia matki. No! W takim razie ukończyliśmy na naznaczanie tych wszystkich wodzów. Jedyne, co teraz będzie potrzebne, to popchnąć fabułę ze strony innej niż naznaczania wodzów. No i będziemy zmierzali już ku końcowi gry. Więc niestety, ale niedługo się to wszystko skończy, ludzie. Takie życie. A jeszcze tam jeden skurwiel, kurwa, idzie alarm wywołać. Nie ma tak dobrze, suko! A nie, jeszcze kurwa żyjesz? Not for long, bitch! Dziękuję wam zatem za uwagę i bye bye.